Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 000 ludzi może stawić czoło temu, który z 20 000 nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Dobra nowina prowadzi nas dalej w kierunku Królestwa Bożego. W dzisiejszej odsłonie Jezus przekonuje nas, że aby stać się Jego uczniem, musimy wyzbyć się wszystkiego, czyli mówiąc innymi słowy, musimy Jezusa postawić na pierwszym miejscu w naszym życiu. Nic nie może być ważniejsze od Niego. Kiedy Jezus jest numerem pierwszym, wtedy wszystko w życiu jest w harmonii i ładzie. Niestety wielu z nas, chrześcijan, nie przestrzega tej zasady. Przyczyny bywają różne. Czasem jest to wyuczona zaradność i samowystarczalność, a czasami lęk przed stratą tego, co dla nas cenne. Oczywiście oddanie sterów swojego życia w dłonie Jezusa wiąże się z pewnym ryzykiem, ponieważ On poprowadzi nas własną drogą, czasami tak różną od naszych wydeptanych ścieżek. Jezusowi jednak bez obaw możemy zaufać. On sam pokazał nam, jak bardzo Bogu zależy na nas, jak wiele On jest w stanie poświęcić dla nas. W ramionach Boga, naszego Ojca, nie może stać się nam żadna krzywda. Bóg jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. On jest największą wartością ludzkiego życia. On nas zrodził, powołał do istnienia. On cieszy się nami jak ojciec lub matka własnym dzieckiem. On nie przestaje nas kochać nawet wtedy, gdy my kochać nie potrafimy lub nie chcemy. Zróbmy dziś jeszcze ten jeden krok. Postawmy wszystko na Jezusie, naszym Zbawicielu. Ustanówmy Go Panem naszego życia i oddajmy w Jego ręce nasze stery. Niech wyłącznie On będzie na pierwszym miejscu.